W jakim formacie udostępniać wasze pliki? Jakiej jakości udostępniać wasze pliki? Jak to wszystko ogarnąć? Co z tym wszystkim tak naprawdę zrobić, żeby naszych podcastów słuchało się jak najlepiej? Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie jakzrobićpodcast.pl. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat tego, jakiej jakości pliki nagrywać. Czy będzie to format MP3, czy będzie to format WAV, czy będzie to format MP4, czy będzie to format OGG, czy będzie to cokolwiek innego. Jakiej jakości, czy mono, czy stereo, to już mniej więcej się orientujesz, natomiast jest jeszcze kilka parametrów, które musimy ogarnąć, o których dobrze byłoby opowiedzieć. Pierwszy z nich może, w jakim formacie plik tak naprawdę powinien być udostępniony naszym słuchaczom. Moim zdaniem najlepszy możliwy format taki tylko może być do publikacji jakichkolwiek podcastów, jakichkolwiek materiałów tak naprawdę udostępnionych w internecie w formie audio, to oczywiście MP3. Z jednego prostego powodu. Pliki MP3 są na tyle uniwersalne, że praktycznie każde urządzenie jest w stanie je odtworzyć. Niezależnie od tego, czy będzie to komputer i przeglądarka internetowa, czy będzie to jakiś odtwarzacz audio na komputerze, czy nawet będzie to odtwarzacz wideo na komputerze, czy będzie to tablet, czy będzie to telefon z systemem Android, czy systemem iOS, czy nawet systemem Windows, cokolwiek, to naprawdę wszystko, czego byś nie wziął, jakiego sprzętu byś nie posiadał, na pewno jest on w stanie odtworzyć pliki MP3. Dlatego też pliki MP3 będą najlepsze do podcastu i tego formatu moim zdaniem należy się trzymać. Mimo tego, że Apple ma swój format i gdybyś chciał udostępnić swoje pliki również w iTunes, także należy trzymać się formatu MP3. Ten format Apple jest dostępny tylko i wyłącznie na urządzenia Apple, w związku z czym użytkownicy na przykład telefonu z Androidem już Twojego podcastu nie odsłuchają. Nie ma problemów z opublikowaniem w serwisie iTunes żadnych podcastów, które są nagrane w formacie MP3, także tutaj na pewno żadnych obaw nie musisz mieć, na pewno wszystko będzie działać, o ile oczywiście będziesz się trzymać kilku podstawowych zasad. Pierwsza więc zasada, nagrywamy zawsze w MP3. Jeśli nagrywać możesz w jakimkolwiek formacie, publikujemy w formacie MP3. Druga rzecz, druga kwestia, dosyć istotna i tak naprawdę mająca wpływ na zarówno jakość, jak i wielkość naszych plików, to jest tak zwany bitrate. Bitrate to jest nic innego jak ilość informacji, ilość bitów zapisana w czasie jednej sekundy. Jeżeli tych bitów jest więcej, to miejsca na zapisanie tych bitów musi być również więcej. Ale przechowują one większą ilość informacji, w związku z czym również i jakość jest większa. Jeżeli tych bitów jest mniej, to wiadomo, mniej informacji jest zapisanych na dysku, na karcie pamięci, na telefonie, wszystko jedno. W związku z czym mniej miejsca również później będzie potrzebne, aby taki gotowy plik udostępnić naszym słuchaczom. Ale co się wiąże również i z tym, mniej informacji będzie zapisane w tych plikach, w związku z czym jakość będzie nieco gorsza. Jak gorsza, to zależy od tego, jak bardzo sam tą jakość ograniczysz. Jaki bitrate jest optymalny dla podcastu? Zależy, czy nadajesz mono, czy stereo. Zależy, czy mówisz o muzyce, czy mówisz o czymś innym. Zależy, czy jest tam dużo muzyki w tym podcaście, czy muzyka jest tylko gdzieś na początku i na końcu jako dodatek. W momencie, jeżeli praktycznie cały podcast jest na temat muzyki i ta muzyka jest bardzo istotnym parametrem, to myślę, że takim wyjściową wartością bitrate, o którym powinniśmy mówić, to jest 128 kilobitów na sekundę. Oczywiście stereo. W momencie, jeżeli Twój podcast nagrywany jest w mono, to w zupełności wystarczy 64 kilobity. Z tym, że 64 kilobity to są dobre wartości dla samego głosu. W związku z czym, jeżeli masz dużo muzyki, to również tutaj należy pomyśleć o trochę wyższych parametrach. No dobrze, ale muzyka ściągana gdzieś z różnych serwisów internetowych często ma 320 kilobitów, a tutaj ja sugeruję 128 dla stereo. Bądźmy szczerzy, większość osób, które słucha podcastu, nie zwraca uwagi na aż tak precyzyjną jakość odtwarzanego dźwięku. To nie musi być 320 kilobitów. Tym bardziej, że na dobrą sprawę różnice pomiędzy 32 kilobity a 64 kilobity usłyszy praktycznie każdy. Natomiast różnica pomiędzy 320 a 128 już nie każdy. To już zależy od tego,
to jakim sprzętem dysponuje, jakie słuchawki posiada, w jakich warunkach przede wszystkim słucha naszego podcastu. Tak więc 64 kilobity dla podcastów mono, 128 kilobitów dla podcastów stereo, czy też w ogóle dla nagrań stereo. Jeżeli jest dużo tekstu mówionego, jeżeli dużo mówisz w swoim podcaście, dużo opowiadasz, to 64 kilobity i format i jakość mono w zupełności wystarczy. W momencie, jeżeli w Twoim podcaście jest dużo muzyki, jest to podcast na przykład tematyczny o muzyce, to w tym momencie warto pomyśleć już o 128 kilobitach i dźwięku stereofonicznym. Bitrate ma bezpośredni wpływ na wielkość pliku. Im mniejszy bitrate, tym mniejszy plik. Im większy bitrate, tym większy plik. Powiedzmy na przykładzie 10-minutowego nagrania. 10-minutowe nagranie z bitrate 64 kilobity to będzie około 5 mega. W tym momencie 20-minutowe nagranie to będzie około 10 megabajtów. Półgodzinne nagranie to będzie około 15 megabajtów. Czyli tak naprawdę tutaj jest taka zależność, że 1 megabajt to są około 2 minuty nagrania. Około, bo wiadomo, że to nie jest tak precyzyjnie, natomiast mniej więcej 1 MB to są 2 minuty nagrania, czyli 10-minutowe nagranie będzie miało około 5 MB. To będzie takiej wielkości plik. Jeżeli nagrywamy nasz podcast z bitrate 96 kilobitów, to będzie on miał około 8 MB, czyli 10-minutowy odcinek będzie miał około 8 MB, czyli 20-minutowy odcinek to będzie około 16 MB. I tak dalej, i tak dalej. W momencie, jeżeli nagrywamy z bitrate 128 kilobitów, no to jest to dwa razy więcej niż 64, w związku z czym też i wielkość pliku będzie dwa razy większa. Przy 128 kilobitach te proporcje są mniej więcej 1:1, czyli 1 minuta nagrania to jest 1 MB. 10-minutowy odcinek zajmie 10 MB, czyli 20-minutowy odcinek zajmie 20 MB. Godzinny odcinek to będzie 60 MB. Tak więc jak widzisz, 30-minutowy odcinek czy też 60-minutowy odcinek to już jest całkiem spora ilość danych. Na przykład godzinny odcinek naszego podcastu przy bitrate 64 kilobity to jest około 30 MB, ale przy bitrate 128 kilobitów, czyli dwa razy więcej, to jest również i dwa razy więcej miejsca na dysku, dwa razy więcej danych do ściągnięcia przez naszych słuchaczy, dwa razy więcej miejsca również na hostingu wykorzystywanego u Ciebie, dwa razy więcej transferu danych, jeżeli ten transfer masz limitowany, weź te parametry za każdym razem pod uwagę. Tutaj nie powiem Ci dokładnie, że musisz nagrywać zawsze 64 kilobity, czy też zawsze 128. Ja osobiście mogę zasugerować, żeby podcasty, które są mówione, nagrywać z bitrate 64 kilobity i dźwięk mono. Podcasty, w których jest dużo muzyki, jest dużo dźwięków dodatkowych jeszcze poza samym tekstem, poza samym takim słowem mówionym, można spokojnie nagrywać 128 kilobitów i tutaj już w tym momencie oczywiście stereo. Jest jeszcze jeden, trzeci parametr, który będzie miał wpływ na to, w jaki sposób, jak dobrze, jak wygodnie będzie się słuchało Twoich podcastów. Jest jeszcze coś, co nazywa się częstotliwość próbkowania. Pomijając tutaj już szczegóły techniczne, bo nie chciałbym rozwodzić się aż tak dokładnie na temat konstrukcji plików audio. Jeżeli chodzi o częstotliwość próbkowania, na pewno spotkałeś się z taką wartością jak 44100 kHz. Czasami słyszy się o 48 tysiącach kHz. Czasami jest to troszkę mniej, 22 050 kHz. Generalnie, jeżeli chodzi o podcast, sugerowane są dwie wartości. Albo 44 100, albo połowę mniej, czyli 22 050. W momencie, jeżeli nie wiesz, którą częstotliwość próbkowania wybrać, to wybierz 44 100. A wracając jeszcze na moment do parametru bitrate, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć. Jest tak zwany VBR i CBR, czyli bitrate, ta częstotliwość, jakość tych plików zmienna i stała. Pamiętaj, zawsze wybieraj CBR, czyli jakość stałą. Dlaczego? Ponieważ z VBR, czyli ze zmiennym bitrate, nie każdy odtwarzacz jest w stanie sobie poradzić.
Nie każda strona internetowa go odtworzy, nie każdy program do odtwarzania plików audio będzie w stanie taki plik prawidłowo obsłużyć. Jeżeli wybierzesz CBR, czyli stały bitrate, będzie to równe na przykład 64 albo 128 kilobitów, to w tym momencie nie będzie żadnego problemu. Praktycznie każdy program, każdy system, każdy odtwarzacz z takim plikiem sobie poradzi. W momencie, jeżeli masz wątpliwości, zawsze wybieraj CBR albo po prostu zostaw wartości domyślne. Na pewno CBR jest domyślną wartością dla wszystkich plików, które zapisują w ogóle audio. Natomiast tak naprawdę nawet nie w każdym programie ten parametr można ustawić. W niektórych ten parametr stałego bitrate jest zdefiniowany na stałe i żeby go zmienić, to albo trzeba wyjść specjalnie w ustawienia aplikacji, albo często w ogóle nawet nie da się tego zrobić. Trzy rzeczy. Nagrywamy w MP3, nagrywamy 64 kilobity na sekundę, jeżeli jest to podcast mono i nagrywamy 128 kilobitów na sekundę, jeżeli jest to podcast stereo. Oczywiście stereo w momencie, jeżeli to stereo jest uzasadnione. I trzecia rzecz, nagrywamy 44100 kHz. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zachęcam do subskrybowania kanału na YouTubie i do częstego, regularnego odwiedzenia strony jakzrobićpodcast.pl. Co tydzień staram się opublikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy problem. Problem, z jakimi mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie.